Siema, ziomki, ziomale, witam, Aleksandra na kanale. Siemka, siemka, witam w odbieranie prezentów. Powinienem częściej się zabierać za odbieranie prezentów, bo strasznie zwlekam po prostu. A, mówię sobie, a, nagram dzisiaj, a później minie trochę dnia, a, nagram jutro. Jutro mówię, a znowu nagram jutro, pojutrze znowu mówię jutro. I się tak zrobiło 2 tygodnie albo nawet więcej, gdy prezentów nie odebrałem jeszcze i nadszedł czas w końcu to nagrać, a przydałoby się nagrywać co drugi, co trzeci dzień. No dobra. I napisał Michał Szejbal. Dzięki Xantor, bo coś mu tam pomogłem oczywiście. Pozdrowisz na odcinku i odwiedzisz. Chcę wiedzieć, co mi brak. No, trochę długo czekałeś, bo to jest pierwsza wiadomość już dawno temu wysłane, ale dobra. Oczywiście serdeczne pozdrowienie dla Michała Szejbala i odwiedzamy, zobaczmy, co tu brak. Brak to tutaj na pewno nic nie jest zasiane, to jest brak. Nawet jeśli ci się nie chciało zasiać, bo masz szarą brygadę, po prostu klikać trzeba po 4, to już mogłeś wysiać na przykład tą kościgodę, poziom masz chyba wystarczający, albo coś chociażby na 24 godziny, coś co by długo rosło i nie trzeba często siać. Nie chodzi, żeby siać koniczynę co godzinę. No, tu jest brak, oczywiście rybaczki niezebrane, to też jest minus, bo 4,5 godziny to nie jest tak mało, no. Zmarka mówi, on w szkole jest. Dobra, okej, jesteś w szkole i wybaczam ci to, w szkole się jest dłużej niż 4,5 godziny. No, i co? I tutaj w sumie wszystko ok, planetarium zbudowane, ojczysta można powiedzieć tak, okej, tylko co tutaj to, no w sumie tutaj jeszcze nie stać cię na rybaków, nie dostawiłeś rybaka, no okej, tylko czemu tych dwóch kucharzy ugotowało, a tych dwóch się buja, a nie, bo tu też ugotowało, dobra, tylko nie widać, zasłonięte jest, no. Tylko też mogłeś sobie nastawić na gotowanie coś, nie wiem, na 6 albo na 9 godzin i jeszcze by gotowali, no chyba, że cię nie było cały dzień. Nie wiem, jak to jest, jak teraz przejdę na Wyspę Miłości, to się okaże... Tak! Michała nie było od 9, co najmniej od 9 dzisiaj, albo w ogóle długo nie było. No, tutaj Miłosna jeszcze nie wyczyszczona, widać budynki sobie tutaj stawia na razie. Robotnicy nie pracują, tak więc nie planuję czyścić na razie. Wyspa Majów też jakoś nie wyczyszczona za bardzo, tylko skrzynka tutaj jedna jest, tak więc tutaj nie mam co doradzić jak do niewyczyszczonej wyspy. Tu można sobie albo później zrobić wyspę miłości na budynki, albo na grządki, albo na rybaków. No, ale ja osobiście sobie robię na rybaków taką wyspę. Wyspa X też niewyczyszczona, no i co mogę powiedzieć? Co mogę doradzić, jak tu wyspa niewyczyszczona, jeszcze nawet mało wyczyszczona. No i nie ma przejścia na X, nie ma na nadziei, tak więc najlepiej piekielną sobie czyść, bo widzę, że tutaj chyba ci brakuje piekielnej, bo po takim czasie grania już byś miał wyczyszczoną na pewno miłości, majów i nie tylko X, tylko pewnie różdżek brakuje, nie? No. I w tym problem. No. Tak więc, bieda. Na razie nie ma zbytnio bogato. Wiem, że Michał Szejbal już dosyć długi czas już gra, tak więc mógłby dużo więcej wyczyścić. Nawet jakby czyścił zwykłymi robotnikami na te 3 mózgi, nie? Czy tam jak zakopię trochę znajomych, trochę więcej mózgów. Ale nie chce się widać i to idzie jak krew z nosa. Dobra. Tutaj chciałem skrytykować, bo rzeczywiście mogę czuć się winny, ja osobiście, bo powiedzmy 2 tygodnie albo nawet ponad 2 tygodnie nie odbierałem prezentów. Tutaj kolega coś pisał na priwa może do mnie, żebym odesłał kapitana albo odesłał coś, wysłał kapitana, obraził się, usunął mnie ze znajomych.
No trudno, ale ja mam tutaj 3689 znajomych. Dzisiaj pewnie przyjmie z 20-30 nowych. Ta więc taki pan, nie wiadomo kto, bo już nie pamiętam. To nie jest dla mnie wielka strata. No cóż, mogłeś, nie wiem. No nie wiem jak to skomentować po prostu. Odbieram tego kapitana, trudno. Już nie pamiętam kto to wysłał po prostu. Albo zablokował mnie, obraził się na Akcentora i usunął ze znajomych lub zablokował. Trudno, odbieram. To jest to. I kolejna wiadomość od Kuba. Kuba Cyra napisał. Cześć, odwiedzisz na odcinku, pozdrowisz, masz kolekcję na kasę. No, ja ci tam czasami coś wysyłam, Kuba. Jakby co to na priwa, też możemy popisać. A oczywiście odwiedzę. Serdeczne pozdrowanka dla Kuby Cyry i odwiedzimy oczywiście Kubę. Kuba nie był dzisiaj jeszcze na grze, jak widać, ale choinki są odsypywane, bo to są małe choinki, tylko na trzy pierniki, tak więc tutaj aktywność jakaś jest, bo normalnie te choinki na trzy pierniki byłyby spokojnie zasypane, jakby Kuby bardzo dawno nie było. No i Kuba sobie zrobił napis Xantor. Kuba, ty powinieneś sobie zrobić napis Kuba, a nie Xantor. Co ty jesteś, Xantor, czy ty jesteś Kuba? No właśnie. Ty nie jesteś Xantor, ty jesteś Kuma. Ty powinieneś mieć tu napisane. Dobra, na Łysą Górę nie mogę przejść. To jestem pewien, bo nie mam jeszcze zrobionej tej misji i robię misję po kolei, tak więc jeszcze tam nie doszedłem. Tutaj mogę zrobić, włączyć animację, bo będzie to fajnie wyglądało, jak te ognie tutaj płoną. Tak, to jest z Łysej Góry przeniesione ognie. Osobiście ja, no w sumie tutaj więcej rybaków się nie zmieści z tej strony i z tej strony, to można powiedzieć, że to jest tak zrobione, no rozsądnie, fajnie to wygląda, no wydajnie, no bo tu i tak rybak by się nie zmieścił ani z tej strony, tak więc fajnie to jest zrobione, a grządek, tyle grządek, akurat takiego rządu grządek nie ma sensu stawiać, no chyba, że jakieś dekoracje, w których ludzie mogliby kopać. A w takim ogniu nie wiem, co się kopie, ani w takiej ścieżce. Dobra. I przejdę oczywiście na Wyspę Miłości. Tutaj grządki u Kuby są. Szmaragdowy dywan jeszcze nie zbudowany, tak więc misja Szmaragdowe Miasto nieukończona. Co to jest to? Nie wiem. To jest po prostu dekoracja, nie wiem w jakim celu postawiona. Lilie tu rosną, tak w ogóle. Szara brygada zbiera i sieje. Tutaj kościgoda już urosła. No, patrzcie, kościgoda dłużej rośnie niż lilia, a już dojrzała. No. Tu już powinno być zebrane. Dobra. Wyspa Majów tak wygląda. Są tutaj ruletki. Omega nie zbudowana. Alfa znaczy się nie zbudowana, tak więc Omegi też nie ma. I przejdę na Wyspę X. Wyspa X tak jakby tutaj zbierał i zebrał tyle, ile potrzebował i już więcej zdecydował się nie zbierać. No, nie chciało się. No dobra. Wyspy Wiary nie ma, tak więc wystarczy tylko pójść na Wyspę Nadziei. Na Wyspie Nadziei to samo, jakby wystarczyło Kubie Lili, zebrał tyle na X i już wystarczyło, już nie zbierał na Nadziei. No szkoda, bo zawsze trochę więcej, warto mieć więcej niż za mało, no. Później potrzeba ugotować białej farby, a przecież lilia rośnie 24. Lepiej zasiać drugi raz lilię. No tutaj kościgoda oczywiście rośnie. Innych przejść nie ma, są usunięte. Tutaj widać przyjacielski prezent, brygada w tym miejscu. No i wracam już, bo tutaj nic więcej nie ma u Kuby. I odbieram, tak? No i wiadomość od Zameczek 60. Witam, było dużo zmian, odwiedź na odcinku i serdeczne pozdrowanka dla Zameczek 60. Nie kojarzę nika, może zmienił nick, a to jest, ja ostatnio skomentowałem ten awatar właśnie u kolesia, bo dodał świat według zombie w czarno-białych kolorach. Ja to skomentowałem, że to jest żałoba. No on mówi, żałoba, jak wszystkie zombiaki to i tak są żywi i umarli. Ale mi chodziło o żałobę, że masz awatar czarno-biały z gry Świat według zombie z NK,
gra na NK umarła i to chodzi o żałobę gry, która nie żyje. No o to mi chodziło, dobra. Tutaj na wyspie ojczystej rybaczki. Co się stało? A, super plany z Marka wylasowała. Drzewie miłości, super. No i, no i tutaj rybaczki niezebrane. Nie wiem, czy admirał tutaj gdzieś jest w ogóle u zamyczka, tak więc być może, że co półtorej godziny albo co 4,5 godziny, tak więc niezebrani. Później pójdę na marmurową jaskinię i jest tu jeszcze przejście na wyspę. Tego przejścia nie można używać, nie mogę tam pójść, tak więc to nie. No, i jest przejście na czereśniową wyspę, też będę mógł pójść, ale najpierw przespaceruję się, tylko kliknę, o tu są choinki. W takim dziwnym miejscu sobie postawiłem zameczek choinki, bo trudno jest dostrzec. Bardziej po środku, gdzieś tutaj, no tu jest miejsce, nawet tu mogłyby być, tu by były łatwiejsze do zauważenia. Zobaczmy jak tam na wyspie miłości, tutaj widać drzewka sobie rosną, budynki, tak trochę niezagospodarowane, puste przestrzenie. To mi się nigdy nie podoba, że nie jest przeznaczona przestrzeń, no rośnie trawka sobie, to niewykorzystane trochę, to mi się nie podoba nigdy. Tutaj wyspa Majów, jak widać na drzewka, jabłonki niezebrane, po 16 godzinach urosły niezebrane, tutaj też już jabłonkę urosły, ale wiśnie jeszcze nie urosły. No. Przejdę na X. Na X lilie sobie urosły, niezebrane, czyli 24 godziny już minęły. Przejdę na wyspę Nadziei, bo tutaj tylko jedną stronę jest powrót. No, na Nadziei, ale a hangary. Lepiej, myślę, przeznaczyć wyspę płatną, to znaczy z wstępem na żeton na hangary. A tutaj wyspę Nadziei, która jest, na którą wejście za darmo, przeznaczyć ją na przykład albo na kucharze, albo na grządki, czy nawet na tych rybaków. A hangary postawić naprawdę na wyspie, na którą nie powinno się wchodzić za często. No i przejdę na wyspę Wiary. Na wyspie Wiary tutaj rządzą rybaczki, jeszcze wyspa nie do końca wyczyszczona. Żyto jakby częściowo zebrane, przekopane, a część urosło i nie zebrane. No i część budynków niezbudowanych, jeszcze tylko została wyspa straszna. Myślałem, że niewyczyszczona. Jeśli Wiary niewyczyszczona, to myślałem, że straszna też, a okazuje się, że straszna wyczyszczona i wyspa przeznaczona na budynki. Ale jeszcze miałem wrócić właśnie na ojczystą, czyli hop, hop, hop. Wrócę, bo tutaj jeszcze są przejścia. Jeszcze raz. Tutaj było przejście na czereśniową wyspę. Z czereśniowej można pójść na elfów. Widać czereśniowa, tylko czereśnie zebrane i nic innego. Z czereśniowej na wyspę elfów. Elfów też jakby nie wyczyszczona, tylko częściowo. I z elfów przechodzi się na wyspę bestii. Wyspa bestii, tylko potworek przeniesiony. I też nieczyszczona na razie, nawet dekoracje nawet nie schowane. No i tak to wygląda. Teraz muszę wrócić do siebie, żeby pójść jeszcze raz do zamyczka 60 i tam była marmurowa jaskinia, tylko jeszcze do obejrzenia, bo piwnice. Aha, tu jeszcze jest telefon, Zatoka Piratów. A to na Zatokę Piratów też można pójść, widzicie. Okazuje się, że Zatoka Piratów to jest normalna wyspa, na której można sobie kopać łopatami normalnie, to jest zwykła wyspa. Tylko że tutaj to nie jest taka całkiem zwykła wyspa, bo tu grządek nie można tworzyć sobie. Jedynie co są te 12 grządek, nie można ich tworzyć, ale znajomi mogą tą wyspę odwiedzać i patrzeć jak ona wygląda. No i tak to wygląda, że niewyczyszczona Zatoka Piratów. No dobra, pięknie. Pierwszy raz u kogoś odwiedziłem Zatokę Piratów, nawet nie wiedziałem, że można odwiedzać. Ale zimno, jojku. Otwarty balkon. Ktoś otworzył balkon, wiesz? No. Marmurowa jaskinia. Żółte tulipany też rosną. 24 godziny już powinny być zebrane. No ale nie ma brygady Elvisa, jak widać tutaj, więc trochę niewygodnie się zbiera zawsze takie podziemne plony. Ręcznie może się nie chce. Ale tych ławek nie było tutaj. Ławki są dokupione. Bo w marmurowej jaskini są tylko te krzaczorki i marmury różne.
A ławek tutaj na pewno nie było. I ta latarnia też mi się zdaje, że jest postawiona. Ta czarna, ta ręka też mi się wydaje, że jest dostawiona. Dokupiona. No. A czemu nie zamknęłaś? No. I zamknęła. Bo zimno leci do domu. Straszne. No i tak. Tu już mogę odebrać prezent. Zameczek 60. I mam następny prezent. Gwizdek. Siema! Proszę o ocenkę wyspy. Pozdrawiam YouTube. Serdeczne pozdrowionka dla Gwizdka. I jedziemy odwiedzać Gwizdka. Ocenka, tak? No dobra. Tutaj ocenka byłaby dobra, gdyby ten kaktus jeszcze rósł, a nie był urośnięty. Ale mi też się czasami zdarza, że ja zasieję coś na 8 godzin albo na 10 i nie zbiorę do końca. A kliknę ci za dolara, niech będzie. Będę pierwszy. Choinki też ci kliknę. No i but jest do kopania, but silvera, tak więc fajnie. Który to poziom gwizdek jest? 68. 60, no u 68 poziomów, 60, nawet 50, u 55 czasami się zdarzają jeszcze buty silvera. Tak więc 68 poziom to jest normalny poziom na posiadanie buta silvera. Nie jest to jakaś rzadkość. No. Tylko, że te kaktusiki. No ale dobra, po 10 godzinach mógł po prostu jeszcze nie wejść do gry. Chociaż nie wiem, czy wszedł. Zaraz jak przejdę na Wyspę Miłości, to się okaże. Tak, nie było kolegi dzisiaj w grze jeszcze. Tak więc mógł, jakby planował nie przyjść do gry do godziny, powiedzmy 16 czy tam 15, to myślę, że lepiej by było wysiać bambus. No ale może rzeczywiście kaktusa miał mało. Wysiał kaktus, tutaj też kaktusa mało. Widać wszędzie kaktus wysiany, tutaj na Majów widać wyspa przeznaczona na ruletki. Tak. Ja też wyspę na ruletki nie mam zapełnionej. U mnie to też jest wyspa Majów. Tutaj wyspa X przeznaczona ładnie na rybaczki, tylko nie zebrane rybaki. No ale kolegi nie było już od 9, to oczywiste. Przejdę teraz na wyspę Nadziei, wyspa Nadziei, kucharze. 15 kucharzy tutaj rządzi, jest pustelnik kupiony za dolce, tak więc wygodna robota. Tutaj też ten pustelnik pewnie zbiera tych rybaków. Na wyspie Wiary znowu kaktusy dojrzałe, czyli kaktusy widocznie potrzebował. A wyspa Straszna przeznaczona na budynki. I kliknę sobie pirata. Wydałem pirata. Ciekawe, czy ile jeszcze osób wydało tego pirata, bo to nie pokazuje tutaj. 15 osób musiałoby kliknąć, później mija 12 godzin, jak kliknie 15 osób i jeśli nie zdąży, to pirat zostaje wydany i tych 15 osób dostaje jednego zombie dolca, a gwizdek by stracił tego pirata i nie może popłynąć na Wyspę Skarbów. No, ale tutaj sam nie wiem. Ten młot kowalski to sobie usunę. Wolę dostać co innego na limit. Coś bardziej wartościowego. Bo usuwam. To samo zrobię z Oskarem Zombie, bo ja Oskar Zombie mogę sobie łatwo zrobić. I myślę, że wolę coś innego dostać na limit. Coś bardziej wartościowego. Ale dobra. Filip CCD napisał Xanto. Xanotor, tak? Ale dobra. Xantor nominuje cię na najlepszego youtubera na świecie. Dzięki. Fajnie, jakbym był nominowany na najlepszego youtubera na świecie. Przydałoby się gdzieś te 50 milionów subskrypcji i to byłoby życie królewskie. Dzięki, dzięki za nominację. Dobra, przyjmuję tego Oscara, żeby nie było. Bo kurde, to było chamskie, jakbym go skasował. Dzięki. Oscar przyjęty. Dobra, siema Ksantor, odwiedzisz, pozdrowisz na odcinku. Oczywiście odwiedzamy Marcina Gawrona. Serdeczne pozdrowienka dla Marcina Gawrona. Mógłbym sobie tutaj pokopać literkę J, ale nie teraz. Tutaj widać kolegi nie było już ponad 9 godzin, bo walizki nieodebrane, jabłuszka już dojrzały. Nawet nie mogłem nawieźć tych jabłuszek. Wyspa Ojczysta, tak słabo wyczyszczona, jeszcze nie wyczyszczona. Kilku rybaków tutaj jest, budynki tak, no, niewykorzystana wyspa Ojczysta, jeszcze niewyczyszczona. Wyspa Miłości też, ledwo wyczyszczona.
Planetarium się tutaj buduje. Oczywiście chętnie pomogę budować planetarium, jak trzeba. W budowie planetarium deklaruję się pomagać. Oczywiście, jeśli trzeba, to każdemu pomogę budować planetarium, bo lepiej pomóc budować planetarium, żeby ktoś sobie sam zdobywał zombie dolce, niż żeby wszyscy żebrali mnie, bo dużo osób żebra o wysyłanie szmaragdowej i to nawet dużo niektórzy proszą. Nawet miałem prośbę o 100 szmaragdowej, to jest sakramentsko dziwne. No. I no, wyspa Majów, tylko postawieni robotnicy trochę zebrali kamienie, ale jakoś nie czyszczą tutaj za bardzo. No. Ale kolega dzisiaj był po 9, tak więc jest bardziej aktywny niż poprzedni koledzy, których odwiedzałem. Nie wiem, czy tutaj jest strażnik, zaraz się okaże, czy jest strażnik. Nie ma strażnika, ale ktoś już ukradł te walizki. Dobra, ktoś już ukradł te walizki. Dobra, wracam. Marcin Gawron odwiedzony, tak więc ten promień dobra kasuje, bo ja mam tego trochę z astrologu wystarczająco dużo. Nie potrzebuję, ale jako prezent po prostu do wiadomości dziękuję, ale usuwam. To dalej. Zbyszek napisał, w grze za monety można wszystko usunąć, po prostu daje mniej monet. No wiem, jeśli kupisz coś za monety, jakąś dekorację i sprzedasz, to wiadomo, że będzie sprzedane za chyba tam 10 razy mniej niż się to kupiło. Ale nie wszystko można usunąć za monety. Przykładowo właśnie tych przejść, które mam na Wyspie Nadziei, bo specjalnie je tu Nadziei postawiłem, przejścia na Wyspę Alfa nie można usunąć. Przejście na Marmurową nie można usunąć. Przejścia na Piaskową nie można usunąć. I po to właśnie ta kopuła u mnie jest. Po to chcę właśnie kupić kopułę i odświeżyć Wyspę Nadziei kiedyś i w ten sposób usunę te przejścia. No więc nie wszystko można sprzedać za monety. Nie wszystko można. Jeśli o to ci chodziło. Bo wszystko nie można. Dobra, i przyjmuję to. To jest odpowiedź moja do Zbyszka. No i Speedy na co? Hej, zobaczysz na odcinku mój kanał na YouTube i go zasubskrybujesz. Speedy, tak? No dobra, zobaczmy Speedy. YouTube. Ale chyba cię zasubskrybowałem, jeśli dobrze pamiętam. Zobaczmy. Speedy. Speedy, czy to na pewno ten Speedy? Co? Ty tak wpisałeś Speedy, a tu nie tak łatwo cię znaleźć. Bo jest jakiś Speedy rzeczywiście, ale to nie ty. Najnowsza cyberprodukcja Speedy, Speedy, Speedy. Czy to tak łatwo cię znaleźć? Nie powiedziałbym. No, myślę, że to nie ten Speedy. Myślę, że to nie ten Speedy. Powiedziałeś po prostu Speedy. Ciekawe, czy mam cię w subskrypcjach w ogóle. Na S... widocznie nie zasubskrybowałem, dawałeś mi linka do kanału, ale nie mam Speedy, tak więc nie jest tak łatwo cię Speedy znaleźć na YouTubie, tak więc nie mogę odwiedzić. No i serdeczne pozdrowienka dla Speedy i życzę powodzenia na YouTubie, żeby ci się powiodło lepiej niż mnie, bo mi to idzie tak jak krew z nosa trochę na razie YouTube. Co? No, każdemu YouTube, bo Zmorka mówi lepiej niż mi. Oczywiście każdemu, kto nagrywa na YouTubie, życzę, żeby lepiej się powiodło niż mi i żeby każdemu się powiodło bardzo dobrze na YouTubie, a mi się powodzi ostatnio tak tak sobie. Dobra, usuwam ten Mac, bo Mac to nie jest prezent do przyjęcia w ogóle. No i dobra. I Gwizdek tutaj napisał, aha, bo już u Gwizdka byłem, ale napisał, zajrzyj do mojego kupca. A przy okazji oceń wysepka, ale już u Gwizdka byłem, tylko nie pamiętam, czy kupiec tu był. Ale nie widzę tu kupca. Gdzie ten kupiec? Mówisz o kupcu, a kupiec tu nie istnieje. Ale czterech admirałów tutaj rządzi rzeczywiście. Ja już tutaj byłem, bo komentowałem chyba właśnie ten 68 poziom i buta, tak więc nie mam co tutaj szukać. Tutaj już byłem, ale mówisz o kupcu, który nie istnieje. Dobrze. I kolejna osoba, Spaślak. Spaślaka już znamy z poprzednich filmów, u których odwiedzałem i napisał po prostu ocenisz.
Oczywiście, nie ma problemu. Jak mogę ocenić kościgodę, która urosła? To, że ciebie dawno nie było. Albo po prostu nie chciało ci się siać. Tak więc to jest zła ocena. Oczywiście planetarium niezbudowane. Chętnie pomogę Spaślagowi budować planetarium. Na to poświęcimy kilka dni. Bo na przykład 2 dni, żeby wysłać atrament. Na przykład jak masz standardowy limit 35 tysięcy, to mogę ci wysłać 5 atramentu, a do planetarium potrzeba 10 atramentu, czyli to już na 2 dni i pozostałe rzeczy trochę krócej, ale w sumie mogę pomóc wysyłać na planetarium oczywiście, deklaruję się. No i tutaj, zwłaszcza, że tutaj jest samolot. To jest wstyd, że... A dziwne, patrzcie. Jest samolot, a są zasiane tutaj lilie i kościgoda. Jak to możliwe? Przecież samolot nie może siać pół na pół. No ale dobra. Nie rozumiem. To znaczy, to jest lotnisko. Ale lotniska... Nie... A, to jest chyba tylko lotnisko kupione. I tutaj nie ma samolotu, bo szara brygada tu sieje. No tak, tak, to jest... Można kupić lotnisko, jak się nie ma samolotu? A, można, można. Dobra, to w takim razie tu nie ma samolotu, tylko jest lotnisko i to robi pozory tylko. To stwarza pozory tylko. No i tak, wyspa miłości niewyczyszczona, jakoś tu się słabo czyści. Spaślak już gra dosyć długo, żeby już wyczyścić wyspę miłości, tak więc bardzo słabo to ocenia, mało wyczyszczone. Majów też mało wyczyszczona. Wiem, że Spaślak już gra na pewno miesiąc, tu już by było dużo więcej wyczyszczone, tak więc... zwłaszcza, że jeszcze nie jest zrobione na wyspę X w ogóle, no to ocena, powiedzmy, ogólnie ocena negatywna. Nie powiedziałbym, że pozytywna. Słabiutko. Więc odbieram lipstek figowy i jeszcze 2 prezenty zostały. Tylko o co tu chodzi? Zadanie i bardzo fajnie, że nagrasz film. Pozdrawiam, odwiedź na odcinku. No trochę tak to zagmatwanie napisałeś, ale dobra. Idziemy odwiedzić Karola. Zobaczmy, co tam u Karola się święci. Karol widać, z tego co widzę, tutaj początkujący gracz, bo jeszcze za płotem nawet nie ma odkryte, a to się kupuje za monety. Tylko to chyba 400 tysięcy kosztuje, nie? Za płotem 400 tysięcy chyba kosztuje, nie? Tak, ale za płotem nie odkryte. Tutaj grządki jakby takie, taki barłuk trochę. Tutaj nieprzekopane, tu zebrane, tutaj urosło, tu jeszcze nie dojrzało, tu. Tak, dla, tak jakby, nie wiem co tu, momencik, brygada jest na zewnątrz, i pracuje właśnie. Teraz przyjdę jeszcze raz. Ta brygada chyba została porzucona. Ale zaraz, tu jest zebrane i zaraz zobaczymy, czy się więcej będzie zbierać albo przekopywać czy coś. Na razie przejdę na Wyspę Miłości, coś to nie widzę kolorowo, bo jak wyspa ojczysta, prawie niewyczyszczona, to Miłości też tutaj niewyczyszczona, ale robotnicy pracują, tak więc gra, czyści, Karol gra. Tak więc robi się tutaj wódz niezbudowany, tak. Jest, widać, że gra, że jest teraz, bo robotnicy pracują, tak więc nie jest człowiekiem na pewno, bo piramida Majów nawet na pierwszy etap nie zbudowana. No i tak. A teraz wrócimy na Wyspę Ojczystą, zobaczmy, czy ta brygada... Ta brygada po prostu tutaj zbierała, ale kolega przeszedł na inną wyspę i oni po prostu tylko stoją przy tym samochodzie. I zostali, wyszedł albo z gry, albo z wyspy. I po prostu tak to wygląda. Bo jakby ta brygada teraz zbierała, to już by zebrała na pewno już trochę. Tak więc... może ktoś zawołał, może musiał iść do szkoły, czy coś, nie wiem. Ale jeśli poszedł na chwilę tylko, bo robotnicy pracują, a robotnicy po pół godzinie już są pełni po prostu. Ci robotnicy kamieniarze drwale. To kasuję, bo hipnomaku mogę sobie gotować dużo. Nie potrzebuję hipnomaku w prezencie. Kasuję. A tutaj dostałem 100 zimowej kolekcji od Harry'ego Pottera. No. Harry Potter to jest youtuber. Adrian nagrywa coś tam na kanale i napisał pozdrowisz i odwiedzisz na odcinku, a także ocenisz wyczyszczone wyspy. Wyczyszczone, tak? No dobra. Harry Potter. Idziemy do Harry'ego Pottera. Zobaczmy...
Tutaj rybaczki szaleją, tyle co nie dokupił rybaczków, to tutaj kościane nogi sobie rosną. Statek jakiś, nie wiem, to chyba jest karawę. To chyba jest szkuner niezbudowany jeszcze. Tak to wygląda. Tutaj choinek nie mogę kliknąć, bo zasypane. Zresztą u mnie też się zasypują, ja też nie odbieram zazwyczaj. Liści nie można kliknąć, ale mietek widać pracuje. Wyspa ojczysta bardzo ładnie wygląda, przyzwoicie. Literkę J można by kopać czy coś. Buta Silvera jeszcze nie zdobył Adrian, bo nie jest postawiony. Tu do podziemnej wyspy zaraz pójdę, tylko najpierw przejdę sobie na wyspę Miłości. Wyspa Miłości przeznaczona na budynki i nawet tak jakoś bardzo podobnie jak u mnie było, powiem. Jak zaczynałem grę, to miałem tak samo ułożone, to znaczy tu miałem budynki, tu było trochę miejsca i nawet w tym samym miejscu miałem jabłonki wtedy. Ale to był tylko przypadek, bo ja potrzebowałem jabłonki, nie miałem innej wyspy i na Wyspie Miłości tu akurat jabłonki miałem posiane. No ale już teraz nie mam, bo teraz mam więcej wysp i na pewno na miłości w tej chwili mam rybaki. Tu jest wyspa przeznaczona na budynki i trochę jabłonek widać. Tutaj rośnie sobie kościana noga na majów. Ja osobiście sam nie stawiam na małych wyspach grządek, tylko na dużych wyspach grządki stawiam jak coś. Ale to już kwestia gustu oczywiście, można oczywiście na małej wyspie też grządki mieć. Tu wyspa X przeznaczona na grządki, miejsce na brygadę przeznaczone i jest tylko wyspa następna dostępna Nadziei. Wyspa Nadziei, tutaj kucharze rządzą, 4 kucharzy i widać telefon satelitarny na Nadziei i przejście na Alfę, ale nie zbudowane. Tak więc tyle, bo tutaj więcej nie można, jeszcze tylko pójdę do wyspy z pieczarkami i nie, ciekawe jak daleko będę mógł zawędrować tym przejściem w podziemia. Zobaczę. Tutaj jest tak, niewyczyszczona w ogóle wyspa z pieczarkami, ale można iść dalej do jaskini KP. Jaskinie KP niewyczyszczone, ale odkryte, tak więc tutaj można iść dalej na to, gdzie marakasy rosną. Tutaj jest zbudowana dalsza wyspa, kopalnie króla zombie, ale tutaj tak jakby nawet nie zebrane, bo rzeczywiście fabrycznie, jak się odkryje tą wyspę, to tutaj te grządki są niezasiane, tylko nawet jeszcze nie zbierał czerwonych smoków, tak jak były zasiane, oryginalnie tak są zasiane i nie ma przejścia na samo dno już. No. Czyli dosyć do kopalni króla zombie i dalej misji nie zrobił. I tak, i tyle. Proszę bardzo. I miałem ocenić. Oceniam dobrze, ogólnie pozytywnie, bardzo dobrze. Tak jak powinno być. Myślę, że nie ma żadnych minusów, są plusy. Jest ok. No i pozostały mi tylko darmóweczki do odebrania. Ja sobie darmóweczki odbieram. Autoklikerem, bo tego przychodzi, jak widzicie, dużo, bardzo dużo. I wszystkie prezenty odebrane oficjalnie oznajmiłam, że mam czyste konto. Jestem czyściutki i golutki. I oczywiście, jak się podobało takie coś dla widzów, którzy przysłali prezenty, możecie mówić innym widzom, żeby zasubskrybowali kanał. Oczywiście zapraszam do grupy Ziomki Ziomalek Santora. Jak chcecie, możecie polubić też stronę, ale strona to już mało ważna w tej chwili. Dobra, i pozdrawiam, trzymajcie się, pa, pa.